Joey Pizza. Get us some time. Będziemy robić zdjęć później. Później już nie wolno. Ej, a patrz, jak nie ma baterii ładujesz? Masz miętową fajkę? No. A mu pożyczysz? To było kiepskie. Co masz z tym pożyczaniem? Mam miętową fajkę. O, juhu. To nie. No i co teraz? Teraz zrobię tak zwane 360 RC. To jest moja. No wiem. Nie, taka zniszczona. Elegancko. To było 360. Taki trik. Panowie! Zrobimy rekonesans sprzętów ekipy King Size RC. Tutaj mamy dwa razy Lofty 4D. Ten jest Kuby. Poznaję po wydechu. I po tym, że ma jedno serwo, a ten jest Seby, poznaję po wydechu i po tym, że ma dwa serwa. Jak wyszło, to ten leci Kuba, a gdzie jest Buda Seby, to ja nie wiem. O, znowu King Size RC, wyszła Asia, proszę bardzo. Idziemy zobaczyć. Roman ślika. Roman ma zabudowaną bajkę. Wszystko gra teraz? Tak. A jedziesz w tym biegu? Wiesz co, nie wiem, może się przejadę. Przejedźmy się. Ty masz 23 cm tylko tutaj, nie? Ale idzie jak szatan. Dawaj chyba, teraz jedziesz. Jadę, tak, właśnie idę. A już jadę mnie? Nie, ale teraz. Teraz do mnie. Już lecę. Jesteśmy w naszej alejce serwisowej. Główny serwisant. W stanie spoczynku. Rezerwowa Baśka. No i ja akurat startuję tu 2WD 10.40, czyli za chwilę. Tak to wygląda. A tu jakieś znajome logo. Co to jest? Nie wiem, co to jest. A wy się jeszcze nie znacie, nie? Sprzęty nie, cześć Tomek. Cześć Tomek. A tutaj sprzęty Romana i Pawła. Nie? Jest Aśki i mój. Aśki, aha. Aśki i twój. Tutaj Aśka. A tu jest, tak, tu jest Paweł.
przyjechać. Ale poczekaj, no ale to posłuchaj, masz przyjechać przez PNP, żebyś dostać do pojazdu. O, ma takie tutaj boczne szybki, ja takich nie posiadam. Trzeba będzie pomyśleć. To jesteśmy na moim stanowisku serwisowym, bardzo profesjonalnym, wiadomo, IKEA i te sprawy, ręczniczki papierowe, wszystko jest. Po pierwszych kwalifikacjach nie najgorzej. Dzięki ci, Baśka, daję radę. Drugie miejsce, z tego co wiem, nie jestem pewien, ale chyba tak. Za chwilkę kolejny start. Mieliśmy na razie pierwszą kwalifikację. I teraz druga, mamy 11.10, także za chwilkę, no to zapieprzam. A bardzo dzięki za serwisówkę, w razie czego jakieś klamoty będzie można zaczerpnąć.